Wszędzie na świecie kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Na przykład w Polsce oczekiwana długość życia mężczyzny wynosi 73 lata, a kobiety 81. Jest to 8 lat statystycznego życia więcej. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych jest to 4,5 roku, we Francji 6 lat. Rozbieżność była znacznie większa, przykładowo w Rosji 11 lat, ale w innych krajach, takich jak w Butanie, różnica jest mniejsza niż pół roku. Różnorodność samej długowiczności na świecie wskazuje, że różnica w śmiertelności między płciami nie jest czysto biologiczna i że czynniki społeczne są też bardzo ważne. Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie i zrozumieć dlaczego, podzielmy tezy na trzy grupy: czynniki biologiczne, behawioralne i środowiskowe. Pierwszy rozdział. Czynniki biologiczne. Zacznijmy od serca. Mężczyźni częściej umierają na choroby serca w młodszym wieku. Są o 50% bardziej narażeni na śmierć z powodu chorób serca niż kobiety. Przyczyną może być fakt, że mężczyźni mają niższy poziom estrogenu. Mężczyźni mają zwykle więcej tłuszczu otaczającego narządy, tak zwanego tłuszczu trzewnego, podczas gdy kobiety mają więcej tłuszczu bezpośrednio pod skórą, czyli tłuszczu podskórnego. Różnicę te określa zarówno estrogen, jak i obecność drugiego chromosomu X u kobiet i ma to znaczenie dla długowieczności, ponieważ tłuszcz otaczający narządy ma wpływ na choroby sercowo-naczyniowe. Mężczyźni również biologicznie posiadają więcej testosteronu. W okresie tzw. młodej dorosłości 15-24 do lata hormon ten odpowiada także za dużą liczbę zgonów, ponieważ prowokuje autodestrukcyjne zachowania. Młodzi mężczyźni częściej niż kobiety giną w wypadkach drogowych, są ofiarami przemocy, odpobić pomorderstwa. Przedni płat mózgu, część, która kontroluje osąd i rozważanie konsekwencji działania, rozwija się wolniej u chłopców i młodych mężczyzn niż u ich żeńskich odpowiedników. Może to przyczynić się do tego, że znacznie więcej chłopców i mężczyzn umiera lub uszkadza się w wypadkach. Przykłady obejmują jazdę na rowerze bez kasku czy robienie głupich rzeczy pod wpływem alkoholu. Ta tendencja do braku osądu i rozważania konsekwencji może również przyczyniać się do podejmowania niekorzystnych decyzji dotyczących stylu życia wśród młodych mężczyzn, takich jak palenie lub nadmierne picie. Mężczyźni są też więksi. A patrząc na inne zwierzęta, to jak duże jest zwierzę, skorelowane jest z długością życia. Chociaż znaczenie tego efektu jest niepewne u ludzi, może działać przeciwko długowieczności mężczyzn. Możesz pomyśleć, że ewolucja troluje mężczyzn, ale Bernard Desjardins, badacz na Wydziale Demografii Uniwersytetu w Montrealu, wyjaśnia, że fakt, że mężczyźni umierają wcześniej niż kobiety, ma biologiczny sens. Ponieważ na 100 kobiet rodzi się 105 mężczyzn, a to zapewnia, że w wieku rozrodczym jest mniej więcej taka sama liczba mężczyzn i kobiet. Drugi rozdział czynniki behawioralne, czyli jak się zachowujemy. Chris Benoit był wrestlerem z finisherem o nazwie Headbutt. Skok na główkę z kilku metrów inny obiekt, ciało przeciwnika. Pomimo, że był to finisher, to samo dopracowanie akcji kosztowało tysiące powtórzeń na treningach. Zdarzały się sytuacje, że drabina traciła równowagę i lądowała głową w płaski ring lub w kolana przeciwnika. Każda akcja kosztowała fizyczny stan jego mózgu, co doprowadziło później do zabicia własnej rodziny i popełnienia samobójstwa. Głównymi powodami były właśnie uszkodzenia mózgu. Badanie pośmiertne wykazało, że jego mózg wyglądał jak osoby 85-letniej z Alzheimerem. To jest jeden z powodów, dlaczego mężczyźni żyją krócej, dobrowolnie wybierają ryzykowniejsze życie, tak samo jak kobiety wybierają mniej ryzykowne zajęcia. Jeśli chcesz napisać komentarz, że jest to nieprawda, bo znasz kobietę, która skacze na główkę z kilku metrów, to pamiętaj. Oczywiście istnieją kobiety, które grają w hokej, a futbol amerykański lub zapasy, ale nie będą to popularne wybory. Jeśli spojrzysz nawet na swoją lokalną siłownię, to większość mężczyzn dobrowolnie będzie chciała podnosić duże ciężary, a większość kobiet będzie chciała ćwiczyć bardziej rekreacyjnie. Mężczyźni są skłonni przez to wybierać bardziej niebezpieczną pracę. Znacznie przewyższają liczebnie kobiety we wszystkich najbardziej ryzykownych zawodach: od wojska, przez gaszenie pożarów, po pracę na budowach. Mężczyźni też pracują przez dłuższą część życia. Kobiety częściej chodzą do lekarzy, co jest następnym powodem. To widać w wydatkach ZUS, których dwie trzecie przypada właśnie na kobietę. Kobiety prowadzą bardziej przemyślany tryb życia. Zwracają bardziej uwagę na dietę i kondycję organizmu, czy też chodzą do kosmetyczki. Ogólnie rzecz biorąc, więcej uwagi przykładają do stanu zdrowia, a mężczyźni do wyników, jakie mają ich czyny. Kolejnym czynnikiem jest fakt, że popełniają samobójstwa częściej niż kobiety. Niektórzy przypisują do tendencji mężczyzn unikanie szukania pomocy i uleganie normom kulturowym, które zniechęcają mężczyzn do okazywania, że coś jest nie tak. Poza tym kobiety piją mniej alkoholu, palą mniej papierosów, konsumentami najcięższych używek również w większości są mężczyźni, tak samo jak 90% bezdomnych to również mężczyźni. Teraz pojawia się pytanie, dlaczego mężczyźni prowadzą bardziej ryzykowne, stresujące i agresywne dla zdrowia życie? Powiedź jest bardzo prosta: aby życie wyglądało lepiej, muszą się poświęcić dla swojej rodziny, dla żony i dzieci. Nie mają wyjścia: muszą to robić, aby zarobić na odpowiedni żywot. Jeśli chodzi o nałogi, to duża część zaczyna już od wieku małoletniego, żeby zaimponować dziewczynom lub zwrócić na siebie uwagę. Papierosy czy alkohol w wieku 14-15 lat są próbą pokazania, jak bardzo są dorośli. Łatwo się wchodzi w nauk, gorzej z wyjściem. Jeśli zachowania ryzykowne są bardziej premiowane, to dlaczego mężczyźni mieliby z nich nie korzystać? Mężczyzna, żeby zdobywać, musi ryzykować swoje życie czy zdrowie, a jeśli mężczyzna nie będzie ryzykował w życiu, to nawet nie będzie traktowany jako mężczyzna. To też bardzo abstrakcyjny aspekt, że mężczyźni unikający starć czy ryzyka będą traktowani jako drugiej kategorii. Trzeci rozdział. Czynniki środowiskowe. Życie kobiet wydłużyło się w bogatych krajach przez postęp w medycynie i higienie. Kiedyś nieproporcjonalnie częściej choroby zakaźne dotykały kobiety, a więc rozwój cywilizacji zmniejszył długoterminowe obciążenie zdrowotne. Kiedyś też śmierć przy porodzie była bardzo częstym zdarzeniem i wiele innych różnych komplikacji jakie spotykało kobiety. Problemy dotykające mężczyzn doczekują się często mniej kampanii społecznych i przyciągają mniejszą uwagę społeczną niż problemy kobiet. Co roku raka prostaty diagnozuje się u ponad 15 tysięcy mężczyzn w Polsce, a wskaźnik umieralności wśród pacjentów z tą chorobą sięga nawet 50%. Diagnozę rak szyjki macicy co roku słyszy ponad 3300 kobiet, gdzie również około połowa z nich umiera. To tylko przykład, że problemy mężczyzn, pomimo że są bardziej powszechne, nie generują takiego zainteresowania, a za zainteresowaniem idzie dofinansowanie. Dla przykładu, pomimo że z powodu raka piersi i raka prostaty w Stanach Zjednoczonych umiera podobna liczba osób, to na walkę z rakiem piersi wydaje się 6 razy więcej. Ostatnim, wartym poruszenia argumentem jest, ponieważ nikt o nich nie dba. Uśredniona inteligencja kobiet i mężczyzn jest bardzo zbliżona, jednak rozkład inteligencji jest już bardzo różny. Wśród osób o średniej inteligencji jest znacznie więcej kobiet, ale wśród osób o niskiej i wysokiej inteligencji jest więcej mężczyzn, a im dalej od średniego IQ, tym ta dysproporcja się zwiększa. Największy odsetek mężczyzn jest na ekstremach. Mężczyźni stanowią prawie całą pulę idiotów, jak i geniuszy. 10% osób w społeczeństwie ma IQ poniżej 83%. I teraz pojawia się pytanie w jaki sposób i dlaczego społeczeństwo miałoby o nich dbać? Nikt nie poświęci całego swojego czasu, aby się nimi opiekować. Tak jak mężczyźni bardzo często są w stanie zaopiekować się kobietom o niższym statusie społecznym czy inteligencji, tak żadna kobieta nie chce mężczyzny głupszego, mniej kompetentnego, biedniejszego od niej samej. Tacy mężczyźni są pozostawieni samemu sobie. Jest to bardzo smutna perspektywa, ponieważ łatwiej jest przeżyć długie i zdrowe życie, kiedy ktoś o ciebie dba, dlatego tworzenie kolektywu o nazwie Rodzina jest bardzo ważne dla długowieczności. Jeśli uważasz materiał za wartościowy i warty uwagi, oceń, skomentuj jak się podobał odcinek, sprawdź poprzednie materiały i do usłyszenia w następnej produkcji.